Jak kogoś boli prawe biodro i prawe kolano, to się pomodlę po nabożeństwie. A ja w sprawie modlitwy Izy, jakby ktoś faktycznie odczuwał ten ból, to niech wychodzi, bo 3 czy 4 tygodnie temu, jak wyszła Iza do mikrofonu z hasłem jakichś bóli w lędźwiach i tak dalej, ja sobie nie mogłem poradzić, ponad 2 tygodnie taką miałem spinę, że na stojąco w ogóle ciężko było ustać i żadne masowania, żadne różne techniki nie pomagały. Po modlitwie następnego dnia jak rękoma. No, to jest słowo wiedzy. Słowo wiedzy, które wzbudza wiarę u człowieka.